Złote medale powędrowały w zasłużone ręce. We Wrocławiu mamy pokolenie bardzo zdolnych graczy, którzy powoli przebijają się także do seniorskiej koszykówki. W Lublinie koszykarze ze stolicy naszego regionu nie dali swoim przeciwnikom większych szans w fazie grupowej. WKK wygrał z Novum Lublin 85-45, za Stalem Zielona Góra 86-50 i MKS-em Dąbrowa Górnicza 82-56. W półfinale drużyna Tomasza Niedbalskiego pokonała GTK Gdynia 74-60. Wreszcie w wielkim finale wrocławianie wygrali z Treflem Sopot 65-53. Warto dodać, że w każdym z meczów tego turnieju koszykarze z Wrocławia byli zdecydowanie lepsi od swoich przeciwników. Nie może więc dziwić, że trójka z naszych trafiła do najlepszej piątki całych zawodów. Na najbardziej wartościowego koszykarza całego turnieju wybrano Piotra Niedźwieckiego. Wśród najlepszych znalazło się także miejsce dla Jana Grzelińskiego i Jakuba Koelnera. Wrocław ma najlepszych koszykarzy w kategorii U20 w Polsce.